uważamy, że najważniejszym czynnikiem podnoszącym jakość szkolenia to czynnik ludzki, czyli jakość trenerów, jakich zatrudniamy w Akademii. Z tego względu postanowiliśmy ten kończący rok wykorzystać przede wszystkim na edukację naszych szkoleniowców. Padł pomysł, żeby zaprosić do naszego klubu wielu znanych trenerów z olbrzymią wiedzą, którą tą wiedzą właśnie będą się dzielić z naszymi trenerami. Rozpoczynamy dzisiejszym dniem spotkaniem z trenerem Mariuszem Romakiem maraton szkoleniowy, który właśnie ma na celu podniesienie maksymalnie poziomu wiedzy naszych trenerów, również podniesienie świadomości szkoleniowej służącej temu, żeby stworzyć naprawdę solidny system szkolenia, który w naszym klubie będziemy nazywał. Także rozpoczynamy bardzo, bardzo intensywny okres i mam nadzieję, że w bardzo szybkim czasie przełoży się to na podniesienie na coraz wyższy poziom naszej świadomości i jakości szkolenia. Mamy przyjemność dzisiaj spotkać się z trenerem Romakiem, który przedstawia na swoim panelu dyskusyjnym rolę trenera w kształtowaniu młodego piłkarza. Czyli to jest temat, który dotyczy bezpośrednio nas, trenerów pracujących w Akademii. Dzisiejsze spotkanie to jest takie wewnętrzne szkolenie dla naszych trenerów. Natomiast zaprosiliśmy również kilka osób z klubów partnerskich i zaprzyjaźnionych klubów po to, żeby się otworzyć na środowisko, pokazać też jak pracuje się w Unitarnów oraz żeby dać jakieś pobudzenie dla tych trenerów pracujących w mniejszych akademiach. Również, żeby ich zainspirować do dobrej, ciekawej pracy. Ponieważ jak wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę, talenty rodzą się wszędzie. Gdzieś początkowy zawsze etap szkolenia dzieci i młodzieży odbywa się najbliżej domu. Co zrobić? Jak? Co się? Złapać to dziecko, rozmawiać z nim. Oczywiście możesz wyjąć, ja nie wiesz tego nie robić, wyjąć to narzędzie, tak? Ale jak wyjmiesz to narzędzie, on dalej będzie zły. Jestem bardzo zadowolony, że dostałem zaproszenie do Tarnowa, bo spotkałem tutaj kupę fantastycznych trenerów. Trener pierwszego zespołu, trener Daniel, się ze mną skontaktował, żeby przekazać troszeczkę wiedzy na temat szkolenia, szczególnie dzieci i młodzieży, szkolenia akademii, ale nie tylko, z pewnymi aspektami też szkolenia seniorskiego. Grupa bardzo otwarta trenerów, którzy chcą dyskutować. Rozmawiamy dzisiaj o czynnikach sukcesu, o roli trenera, o tym, w jaki sposób budować ćwiczenia w oparciu o grę, to co jest tak naprawdę jednym z najważniejszych zadań, jakie stoi przed trenerem i wyzwania, jakie stoi przed trenerem, bo widzę, że świadomość tych trenerów jest duża. Przy dobrym ukierunkowaniu myślę, że wkrótce zacznie tutaj być naprawdę dużo dobrego w szkoleniu, bo już wygląda to dobrze, a korzystając z wiedzy, którą można pozyskać z zewnątrz, a takie rzeczy się tutaj dzieją, to tylko będzie handicap do tego, żeby zrobić potężny krok do przodu. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.